Młodzież Wszechpolska, proszę. Bartosz Piekarski, Młodzież Wszechpolska. Ja mam takie pytanie, dlaczego Ministerstwo Nauki i pana ministerstwo chce dyskryminować Polaków poprzez płacenie na studentów z zagranicy 3 razy większą kwotę niż na Polaków. I przykładem tutaj jest Gdańsk, gdzie został wprowadzony plan integracji imigrantów, za którym też głosowali radni z PiS-u, gdzie już teraz przywileje dostają przybysze z innych krajów, gdzie polscy studenci są dyskryminowani przez wykładowców i przez władze miasta. Dziękuję. Gdyby polscy studenci byli dyskryminowani przez wykładowców czy przez władze miasta, na pewno bym interweniował. O żadnej takiej dyskryminacji nie słyszałem. Natomiast jeżeli mamy unowocześniać uczelnie, to jednym z elementów tego unowocześniania jest większa otwartość polskich uczelni na współpracę międzynarodową. Współpracę polegającą na tym, że się ściąga wykładowców z zagranicy. Na najlepszych uniwersytetach świata 40%, 50%, czasami 60% wykładowców to są ludzie z całego świata. Na polskich uczelniach, jak wiecie doskonale, to są pojedyncze osoby, ale powinniśmy się też otwierać na studentów z zagranicy z dwóch powodów. Pierwsze, jeżeli oni reprezentują te same wartości, co my. Wiecie, o czym w tej chwili mówię, czyli jaką grupę studentów, potencjalnych studentów w tym momencie pomijam. Ale jeżeli reprezentują wartości takie jak my, to mają coś ciekawego nam do powiedzenia. Możemy się od nich dużo nauczyć, możemy też ich dużo nauczyć, bo Polska jest czymś, polska kultura, polska tradycja jest czymś niesłychanie atrakcyjnym. Możemy po prostu pozyskać przyjaciół. 3 razy więcej niż na polskich studentów. I druga rzecz, studenci z zagranicy płacą. No, polskie uczelnie powinny być finansowane z polskiego budżetu, ok, to jest dla nas wszystkich oczywiste, ale jeżeli mają się rozwijać, to tak samo jak uczelnie we wszystkich krajach europejskich powinny ściągać płacących dodatkowo studentów z zagranicy. Kolejny.